gdzie Bóg wbrew obiegowej opinii dzieli ludzi. I to ich dzieli w swoim sercu. Ale nie dzieli ich dlatego, że ma coś do człowieka, bo Bóg do człowieka nic nie ma. Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał. Ale dlatego, że takie są wybory ludzkie. Jest napisane, was, którzy opuściliście Pana, zapomnieliście o mojej świętej górze, którzy bóstwu szczęścia zostawiacie stół, a bogini losu podajecie kielichy pełne przyprawionego wina, was przeznaczam pod miecz. Jaki jest to podział? Są dwa rodzaje ludzi na świecie. Są ludzie, którzy pokładają nadzieję o swoje życie w Bogu i tacy, którzy nie pokładają tej nadziei. Dla których Bóg jest po prostu jakąś informacją, może religią, może kulturą. Ludzie ci szukają szczęścia, bo każdy szuka szczęścia. Nie ma człowieka, który szczęścia nie szuka. Ludzie ci natomiast szukają szczęścia sami. Nie chcą w to zaangażować Boga. Zadowalają się czymkolwiek. I oni z automatu schodzą w inne miejsce serca Boga. No bo wiesz, masz znajomych i tych, których nie znasz. To jest proste. Twoi znajomi to są ludzie, którzy są bliscy twojemu sercu, bo są twoimi znajomymi. To jest bardzo proste. I są ludzie, których nie znasz. W ogóle nie wiesz o ich istnieniu. Ludzie, którzy do ciebie nie dzwonią, nie piszą. Dlatego tak mówi wszechmocny Jahwe, oto moi słudzy będą jeść, lecz wy, czyli ci, którzy samodzielnie szczęścia szukają, będziecie głodni. Oto moi słudzy będą pić, lecz wy będziecie spragnieni. Oto moi słudzy będą się weselić, lecz wy będziecie się wstydzić. Oto moi słudzy będą wykrzykiwać z głębi swojego szczęśliwego serca, lecz wy będziecie krzyczeć z głębi swego zbolałego serca i będziecie jęczeć w rozpaczy. I pozostawicie swoje imię moim wybranym na przysłowiowe przekleństwo. Niech wszechmogocny Pan cię zabije, lecz moim sługom będzie nadane inne imię. Jest ten podział. Podział, który jest wynikiem decyzji ludzkiej. On się stworzył. I Bóg ma diametralnie różne podejście do człowieka, który w nim pokłada nadzieję, niż do człowieka, który w nim nadziei nie pokłada. Bóg jest dobry. Daje, jak to jest napisane, deszcz dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Ale tylko ci, którzy położyli w nim swoją nadzieję, którzy uznali, że Bóg jest źródłem szczęścia, ci ludzie będą odnosić sukcesy, realne sukcesy, długofalowe sukcesy, nie krótkofalowe. Krótkofalowy sukces może odnieść każdy. Jak to jest napisane, ich siła w ich pięści. Rozumiesz? Natomiast co jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, że tak wygląda Boże serce. Jest wielka różnica. Wielka różnica. Dostałem słowo prorocze ostatnio, które wybrzmiewa mniej więcej w ten sposób. Jeżeli jesteś skupiony na Bogu, to On jest skupiony na tobie. Jeżeli jesteś skupiony na Bogu, to powoduje, że On jest skupiony na tobie. Potrzebne jest skupienie człowieka na Bogu. Wtedy może nastąpić reakcja. Módl się dziś i powiedz, Boże, wyostrzyj to jeszcze bardziej. Ja chcę, żeby moje skupienie na Tobie, ono było bardzo mocne. Niech tam nie będzie takiego miejsca, żeby można było choćby szpilkę włożyć. Tak się módl. Powiedz, ja chcę, Boże, aby moje zupełne skupienie było na Tobie. Nie chcę w ogóle absolutnie najmniejszego rozproszenia w moim życiu. Ja nie zgadzam się na takie rozproszenie. Ja wiem, Panie Boże, że to jest łącznik.
że ja się łączę wtedy z Tobą na poziomie myśli. Amen. Ja się łączę z Tobą wtedy, kiedy jestem skupiony. Halleluja. Halleluja. Uwielbiamy Ciebie, Boże. Uwielbiamy Ciebie, Boże. Nieważne, ile to kosztuje. Nieważne, ile to kosztuje. Pamiętaj, sukces jest kosztowny, ale porażka jest 2 razy bardziej kosztowna. Hakotara lada fakatasi. Halleluja. Uwielbiamy Ciebie. Wpłynął strumyk w mego życia las, a przy brzegu leżał serca twardy głaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas, serca twardy głaz gdzieś zniknął. Strumyk płynie tak, jak płynął święta woda, brzeg rwie. Nie wiesz nawet, jak i gdzie, a więc nie trzeba zabezpieczać się. Czas ożywiony stoję pośród was i podnosząc głos jak mogę, wołam: Jezus moim Bogiem. Święta woda brzeg i rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, a więc nie trzeba zabezpieczać się, bo nie zna nikt metody, jak się ustrzec świętej wody. Święta woda brzeg i rwie. Jak i gdzie, jest bowiem wielka prawda w Bożym Słowie. Święta woda brzeg i rwie. Wpłynął strumyk mego życia las, a przy brzegu leżał serca twardy głaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas, serca twardy gdzie jest. Strumyk płynie tak, jak płynął. Święta woda brzeg i rwie. Jak i gdzie, a więc nie trzeba zabezpieczać. Halleluja. Się, bo nie zna dziś kraj wody, jak się ustrzec świętej wody. Święta woda brzeg i rwie. Nie wiesz nawet, jak i gdzie, jest bowiem wielka prawda w Bożym Słowie. Święta woda brzeg i rwie. Popatrzyłem na nią tylko jeden raz. Popatrzyłem, minął jakiś czas. Widocznie ta metoda była jak ta święta woda. Święta woda brzeg i rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, a więc nie trzeba zabezpieczać się, bo nie zna nikt metody, jak się ustrzec świętej wody. Święta woda brzeg i rwie. Nie wiesz nawet, jak i gdzie, a więc nie wielka prawda w Bożym Słowie. Święta woda brzeg i rwie. Płynął strumyk, aż krzyknąłem pas. Skończył się już dla mnie niezależny czas. Ożywiony stoję pośród was, podnosząc głos jak mogę, wołam: Święta woda brzeg i rwie. Wywyższamy Cię. Nie wiesz nawet, bo Twoje strumienie, jak i gdzie,
to płynie z serca. Bo nie zna nikt metody, jak się ustrzec świętej wody. Święta Hallelujah. Woda przegirwie. Nie wiesz nawet, jak i gdzie. Jest bowiem wielka prawda w Bożym Słowie. Święta woda przegirwie. Wpłynął strumyk w mego życia las, a przy brzegu leżał serca twardy głaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas, serca twardy głaz i zniknął, strumyk płynie. Święta woda przegirwie. Nie wiesz nawet, jak i gdzie, a więc nie trzeba zabezpieczać się, bo nie zna nikt metody, jak się ustrzec świętej wody. Święta woda przegirwie. Nie wiesz nawet, jak i gdzie. Jest bowiem wielka prawda w Bożym Słowie. Święta woda przegirwie. Stała mądrość w tłumie ludzkich mas. Popatrzyłem na nią tylko jeden raz. Popatrzyłem, minął jakiś czas i widocznie ta metoda była jak ta święta woda. Święta woda przegirwie. Nie wiesz nawet, jak i gdzie. Bo nie zna nikt metody, jak się ustrzec świętej wody. Święta woda przegirwie. Nie wiesz nawet, jak i gdzie. Jest bowiem wielka prawda w Bożym Słowie. Święta woda przegirwie. Płynął strumyk, aż krzyknąłem pas. Skończył się już dla mnie niezależny czas. Ożywiony stoję pośród was i podnosząc głos jak mogę, wołam Jezus moim Bogiem. Święta woda przegirwie. Nie wiesz nawet, jak i gdzie. A więc nie trzeba zabezpieczać się, bo nie zna nikt metody, jak się ustrzec świętej wody. Święta woda przegirwie. Nie wiesz nawet, jak i gdzie. Jest bowiem wielka prawda w Bożym Słowie. Święta woda, święta woda. Halleluja! Módl się! A kota ra la ra la bra. Święta woda przegirwie. Nie wiesz nawet, jak i gdzie. A więc nie trzeba zabezpieczać się, bo nie zna nikt metody, jak się ustrzec świętej wody. Święta woda przegirwie. To płynie z twojego wnętrza. Nie wiesz nawet, jak i gdzie. Z twojego wnętrza. Jest bowiem wielka prawda w Bożym Słowie. A przy brzegu leżał serca twardy głaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas. Serca twardy głaz i zniknął strumyk. Płynie tak jak płynął. Święta woda przegirwie. Nie wiesz nawet, jak i gdzie. A więc nie trzeba zabezpieczać się, bo nie zna nikt metody, jak się ustrzec świętej wody. Święta woda przegirwie. Nie wiesz nawet, jak i gdzie. Jest bowiem wielka prawda w Bożym Słowie. Święta woda przegirwie. Stała mądrość w tłumie ludzkich mas. Popatrzyłem na nią tylko jeden raz. Popatrzyłem, minął jakiś czas i widocznie ta metoda była jak ta święta woda. Poczekajcie chwileczkę. Przemek, siadaj. Nie tak, siadaj. Poczekaj. Poproszę osobę techniczną. Musimy zatrzymać. Poproszę osobę techniczną. Poproszę mi naprawić perkusję. Rozjeżdża mi się stopa. A my uwielbiamy Boga. Stała mądrość w tłumie ludzkich mas. Popatrzyłem na nią tylko jeden raz. Halleluja! Popatrzyłem, minął jakiś czas. I widocznie ta metoda była. Święta woda przegirwie. Halleluja! Nie wiesz nawet, jak i gdzie.
Cię, wywyższamy Cię, a więc nie trzeba zabezpieczać się, bo nie zna nikt w betonie, jak się usrze świętej Święta wody. Woda, Alleluja. Nie, nie wiesz, jak i gdzie jest Jowiem wielka prawda w Bożym Słowie. Święta woda, brzegi razem płynął strumyk, aż krzyknąłem pas. Skończył się już dla mnie niezależny czas. Ożywiony stoję pośród was i podnosząc głos, jak mogę wołać. Jezus mój Bogiem! Święta woda, brzegi rwie, nie wiesz nawet jak i gdzie, a więc nie trzeba zabezpieczać się, bo nie zna nikt metody. Święta woda, święta woda, brzegi rwie, nie wiesz nawet jak i gdzie. Jest bowiem wielka prawda w Bożym Słowie. Święta woda, brzegi rwie, wpłynął strumyk w mego życia las, a przy brzegu leżał serca twardy głaz. Go, 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 go! Halleluja! Nie wiesz nawet jak i gdzie, a więc nie trzeba zabezpieczać się, bo nie zna nikt metody, jak się ustrzec świętej wody. Święta woda, brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, jest bowiem wielka prawda w Bożym Słowie. Święta woda, brzegi rwie. Stała mądrość w tłumie ludzkich mas, popatrzyłem na nią tylko jeden raz. Popatrzyłem, minął jakiś czas i widocznie ta metoda była jak ta święta woda. Święta woda, brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, a więc nie trzeba zabezpieczyć, bo nie zna nikt metody. Święta woda, brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, jest bowiem wielka prawda w Bożym Słowie. Święta woda, brzegi rwie. Płynął strumyk, aż krzyknąłem pas. Skończył się już dla mnie niezależny czas. Ożywiony stoję pośród was i podnosząc głos, jak mogę wołać. Święta woda, brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, a więc nie trzeba zabezpieczać się, bo nie zna nikt metody. Święta woda, brzegi rwie. Uwielbiamy Ciebie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, który usłynie z tymi. Jest bowiem wielka prawda w Bożym Słowie. Żywymi. Ta woda, brzegi rwie. Wpłynął strumyk w mego życia las, a przy brzegu leżał serca twardy głaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas, serca twardy głaz gdzieś zniknął. Święta woda, brzegi rwie. Nawet jak i gdzie, a więc nie trzeba zabezpieczać się, bo nie zna nikt metody. Święta woda, brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, jest bowiem wielka prawda w Bożym Słowie. Święta woda, brzegi rwie. Popatrzyłem na nią tylko jeden Dziękujemy raz. Za mądrość. Popatrzyłem, minął jakiś czas i widocznie ta metoda była jakaś. Święta woda, brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, a więc nie trzeba zabezpieczać się, bo nie zna nikt metody. Święta woda, święta woda, brzegi rwie. Nie wiesz na
dla mnie niezależny czas. Ożywiony stoję pośród was i podnosząc głos jak mogę wołam. Święta woda przeirwie, nie wiesz nawet jak i gdzie, a więc nie trzeba zabezpieczać się, bo nie zna nikt metody jak się ustrzec świętej wody. Święta woda przeirwie, wywyższamy Ciebie, Jezus. Halleluja. Ogłaszamy Twoje zwycięstwo na tym miejscu. O korolorobasa, tadarabasa, antelerebesza, korolorobasa. O rebesza, tolorobase, gelarabasa. O roboszo, kolorobasa. Ogłaszamy umysły skupione na prawdzie Bożej. Sa, tolorobasa, gelarabasa, antolorobaso. Halleluja. Halleluja. Szulele. Święta woda przekirwie, nie wiesz nawet jak i gdzie, nie trzeba zabezpieczać się, bo nie zna nikt metody jak się ustrzec świętej wody. Święta woda przekirwie, nie wiesz nawet jak i gdzie, jest bowiem wielka prawda w Bożym Słowie. Święta woda przekirwie. Jezusa przeklinamy grzech, przeklinamy chaos, przeklinamy frustrację, porażkę, schemat. O korolorowa santa, la rama szaka, la rama se. O, uwielbiamy Ciebie, Jezus. Uwielbiamy Cię, święta woda. Przegir wie, nie wiesz nawet jak i gdzie, a więc nie trzeba zabezpieczać się, bo nie zna nikt metody. Święta woda przegirwie, nie wiesz nawet jak i gdzie, jest bowiem wielka prawda w Bożym Słowie. Święta woda przegirwie. A w dniu Wielkiego Święta Jezus stanął przy studni i powiedział: kto wierzy we mnie, tak jak powtarza to Tora, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Powiedz: Boże, wierzę Tobie, tak jak powiada Pismo. Wierzę w każde Twoje słowo, a żywa woda płynie z mojego ducha. Halleluja! Szokoto jorolowo koto sokedela, hakata jaralala wakateis. Halleluja! Czcimy Ciebie! Czcimy Ciebie! Jezusie! Halleluja! To Twoja wiara. Jestem mój Ojcze gotowy. Ty mnie podniosłeś z piekła dna. Nie jestem sam, bo Jezusa znam. Dałeś mi szczęście. Wiem, że tu wrócisz w pełni chwał. Rosnę, Panie, w Twym cieniu i ufam przeznaczeniu. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Wierzymy w Twój powrót. Dziś wiemy, że to ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Jestem mój Ojcze gotowy. Halleluja. Jezus mi życie wieczne dał. Jestem jak wiatr. Zjawiam się w snach. Wykorzystam te chwile i komuś powiem w środku dnia, jak się chwycić zbawienia i uciec od zatracenia.
dałeś mi szczęście. Wiem, że tu wrócisz w pełni chwał. Rosnę, Panie, w tym Cię Bóg. Ufam przeznaczeniu. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Jestem jak wiatr. Alleluja. Zjawiam się w snach. Wykorzystam tę chwilę. I komuś powiem w środku dnia, jak się chwycić zbawienia i uciec od zatracenia. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Ojcze gotowy, Ty mnie podniosłeś z piekła dna. Nie jestem sam, bo Jezusa znam. Dałeś mi szczęście, nie jesteś sam. Wiem, że tu wrócisz w pełni chwał. Rosnę, Panie, w tym cieniu. Alleluja. I ufam przeznaczeniu. Wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Ojcze gotowy, uwielbiam Cię. Jezus mi życie wieczne dał. Jestem jak wiatr. Zjawiam się w snach. Wykorzystam tę chwilę i komuś powiem w środku dnia, jak się chwycić zbawienia i uciec od zatracenia. Wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle.
każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Będziemy, dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus. Wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać. Zanim pójdziemy, kochani, dalej, chcę wam coś powiedzieć. W ostatnim czasie cały czas rozważam coraz głębiej, coraz głębiej, coraz głębiej temat modlitwy, ale i też pewnego rodzaju schematu, który atakuje Kościół. Zasady Boże są bardzo dobre i mamy w nich funkcjonować. Natomiast potrzebujemy bliskości z Bogiem, potrzebujemy wiedzieć, kiedy i jak czego używać. Kiedy zaczęłam rozważać schemat, schematyczne zachowania, schematyczne toki myślowe, Duch Święty przypomniał mi pewną sytuację z życia naszego syna Wiktora. Wiktor, kiedy się urodził, miał również orzeczoną astmę oskrzelową. I my wtedy byliśmy niezbawionymi ludźmi. Miałam takiego dobrego swojego lekarza, do którego zawsze chodziłam z najdrobniejszym elementem, jeśli chodzi o stan zdrowia Wiktora. I coś wam chcę powiedzieć. Zawsze, kiedy pojawiał się katar, zawsze, kiedy pojawiał się kaszel, Wiktor zawsze dostawał antybiotyk. I któregoś razu, kiedy poszłam na wizytę, nie było tej pani doktor, tej mojej takiej ulubionej, tej, która była taka fajna. I okazało się, że w ośrodku zdrowia jest jakiś starszy pan, który opiekuje się nurkami. I wewnątrz mnie natychmiast pojawiła się taka informacja, no przecież nie pójdę z małym dzieckiem do lekarza, który generalnie ma jakąś taką specjalizację do nurków. I wiecie co? Poszłam do niego i to ja powiedziałam, że Wiktor jest objęty opieką specjalistyczną i tak dalej. Ja po prostu przychodzę po dany antybiotyk. A on do mnie mówi, ale to ja jestem lekarzem. Proszę pozwolić, że ja dziecko zbadam. Zbadał Wiktora. Położył Wiktora na leżankę. Złożył, kazał mi go rozebrać, złożył rękę w ten sposób i strasznie bił go w plecy. Bił go w plecy bardzo, we mnie się podnosiła złość. I Wiktor zwymiotował się bardzo gęstą wydzieliną. I on do mnie mówi, dziecko nie potrzebuje antybiotyku. Dziecko potrzebuje odpowiedniego podejścia do tego, co mu jest. Wyczyścił mu uszy i powiedział mi, nie zawsze się podaje antybiotyk. Trzeba wiedzieć, z czym się ma do czynienia, czy z bakterią, czy z jakąś inną infekcją. I nie na wszystko jest antybiotyk. I wiecie, schemat i schematyczne działanie, schematyczne myślenie jest czymś, co niszczy Kościół. Jest czymś, co niszczy Kościół. Zgadzacie się? Amen.
jest czymś, co niszczy Kościół. Wiecie, my też często chcemy tutaj dobrze wypaść. Chcemy, żeby były dobre dźwięki. Właśnie dzisiaj chcieliśmy, żeby były dobre dźwięki i mi się rozwaliła perkusja. Wiecie, o co chodzi? Bo w ogóle Bogu o to nie chodzi. Bo Bóg przez cały czas ciebie i mnie będzie nakierowywał na serce. Na serce. Na serce. Wiecie, że można tutaj siedząc uwielbić Boga. Nie mówię, że mamy teraz siadać. Nie o tym chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć, że schemat jest po prostu twoim i moim wrogiem. Chodźcie, ci, którzy jesteście z tyłu, przełamcie dzisiaj schemat i chodźcie do przodu. Tu nikt nie gryzie. Tu się nic złego nie dzieje. Wiecie, że wielokrotnie przełom jest w postawie. Amen. W czymś bardzo małym. Szukamy czegoś spektakularnego. Złożę teraz dzisiaj tutaj dziesięcinę taką, że potem przez 3 tygodnie nie będę miał z czego żyć. Nie o to chodzi. Zrób prostą rzecz. Zrób prostą rzecz. On jest Bogiem twojego i mojego serca. To Bóg serca. Amen. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Halleluja. Módl się. Ojcze, my uwielbiamy Cię za życie. My mówimy życie. My mówimy otwarte serce. Otwarte serce. My mówimy przepływ życia. Przepływ życia. Któż jest jak Bóg? Ponad wszystko On zniosły Jego tron. Góry chylą się, oceany grzmią, Panu dają hołd. Któż jest jak Bóg, ponad wszystko On, wzniosły Jego tron. Góry chylą się,
oceany grzmią, Panu dają hołd. Chwal Adonaj, odkąd słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień. Chwal Adonaj, cały Kościół wielbi Cię, z aniołami daje cześć. Chwal, chwal Adonaj, odkąd słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień. Chwal Adonaj, cały Kościół wielbi Cię, z aniołami daje cześć. Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. Wzywamy Twoje potężne imię. Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. Aż zakończy każdy dzień. Chwal Adonaj, cały Kościół wielbi Cię, z aniołami daje cześć. Chwal Adonaj, odkąd słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień. Chwal Adonaj, cały Kościół wielbi Cię, z aniołami daje cześć. Słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień. Chwal Adonaj, cały Kościół wielbi Cię, z aniołami daje cześć. Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. Graj. Holy glory, Sena Padre. Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. Weźcie szufary do ręki. Wzywamy Twoje imię! Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. Każdy dzień. Chwal Adonaj, cały Kościół wielbi Cię, z aniołami daje cześć. Chwal Adonaj, odkąd słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień. Chwal Adonaj, cały Kościół wielbi Cię, z aniołami daje cześć. Adonaj, odkąd słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień. Chwal Adonaj, cały Kościół wielbi Cię, z aniołami daje cześć. Wzywamy! Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe, wzywamy Twoje imię, Jezu! Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. Kochani, mam słowo.
nie wracaj do wymiocin swoich. Od początku nowego sezonu rozwalaliśmy troskę na modlitwach, na nauczaniu. Nie wracaj do starych toków myślowych. Czyje imię wzywasz teraz? Czyje imię? Imię troski? Imię porażki? Imię złamanego człowieka? Czyje imię? Czyje imię? Troska to kłamstwo, troska to grzech. Nie wracaj do Żygowin, nie wracaj, nie Alleluja. Wracaj. Alleluja. Chwała Adonaj, chwała Adonaj. Oto słońce budzi się, a zakończy każdy dzień. Chwała Adonaj, cały Kościół wierzy Cię. Budzi się, a zakończy każdy dzień. Chwal Adonaj. Cały Kościół wielbi Cię, z aniołami daje cześć. Wzywamy! Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. Potężne imię, wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. 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 O, wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. 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 Szatara basaka, tarabarada, laka, sato, lorobo. One me kata, ja basato, lorobo. One me kata, ja namasata, ja namase. One me ketele rebesa, ona moto to roma kata, ja bare. Ono robo soto to, ona me kata, la rama. Rozpalamy ogień, ogień. Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe.
Jezus, 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 wzywamy Twoje imię, wzywamy imię. Wzywam Twoje potężne imię, Jezus. Odsuwamy od ludzi wszelkie kłamstwa. Odsuwamy wszelkie kłamstwo. Pamiętajcie, że diabeł najczęściej przychodzi w postaci anioła światłości. On nie przychodzi jak diabeł. Nie do ludzi, którzy mają poznanie. Do ludzi, którzy mają poznanie. On przychodzi w postaci anioła światłości. I zaczyna zwracać Twoją uwagę na to, co nie potrzeba. Zaczyna Ci wywracać w głowie. Powoduje to, że kłamstwo nazywa się czymś dobrym. Zamienia różne rzeczy. Taki jest diabeł. Daje Ci zadowolenie z nie takich rzeczy, jak trzeba. Ktoś jest w grzechu, on mówi, nie martw się. Nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Karą za grzech jest śmierć. Do nieba pójdziesz, ale tu na tej ziemi będziesz miał w ogóle piekło. Tu będziesz miał piekło. Nie będziesz mógł w wolności szerzyć Królestwa Bożego. Wyciąga rany i mówi, zobacz, zobacz, co ci matka uczyniła. A co mnie obchodzi, co mi uczyniła matka? Co mnie interesuje, co mi uczynił ojciec? Co mnie interesuje, co mi uczynił Artur? Nie interesuje mnie to, ponieważ Duch Boży, który przyszedł do mnie, jest silniejszy niż duch tego świata.
to trzeba wyznawać. Tak trzeba wyznawać. Wielu z was zaprzestało w sposób agresywny występować przeciwko diabłu. Zaczęliście dawać imiona grzechom, problemom. Nie nadawaj temu imienia. Mam to po matce. Nie masz tego po matce. Zobacz, co masz po swoim ojcu. Zobacz, co masz po swoim ojcu z nieba. Nie nadawaj imion grzechom. Nie przyzwyczajaj się do nich. To trzeba przeklinać. Zobacz, jak na początku swojego nowego narodzenia, jak występowałeś jak lew. Dla ciebie wszystko było oczywiste. Grzech to grzech, śmierć to śmierć, gówno to gówno. Nie zawijam tego w papierek i nie daję komuś jako mieszankę wedlowską. Rozumiesz? A potem przychodzi coś innego. No wiesz, coś się zmieniło. Powiem ci, co się zmieniło. Przyszedł do ciebie diabeł i podał się za anioła światłości. Przyszedł do ciebie diabeł i podał się za anioła światłości. Ale ty musisz wystąpić jak lew, już na podstawie tego, co wiesz. Bo wiesz dużo, jesteś pełen, kipi z ciebie, wylewa się. Wystąp przeciwko wszelkiej patologii, przeciwko wszelkiemu grzechowi. Dzisiaj jak lew, jak lew, jak lew, jak lew, jak lew, jak lew. Módl się, módl się, módl się, módl się. Nie ustawaj, módl się. Przełam to, co naturalne. Przełam to, przełam to. Niech to padnie dzisiaj. Raz, ostatecznie. Ustanów to, kim jesteś w duchu. Ustanów to i zawsze to egzekwuj. Zawsze, zawsze, zawsze. Jesteś dzieckiem króla. Najwyższa wartość została ci nadana. Diabeł nie może po tobie jeździć. Nie jesteś koniem dla diabła. Nie jesteś koniem dla diabła. Szaka tara Masa kolorowo sto, ena makata ramasa. Chwal Adonai. Oto słońce budzi się, aż na końcu każdy dzień. Chwal Adonai. Cały Kościół wielbi cię. Zakończy każdy dzień. Chwal Adonai. Cały Kościół wielbi cię. Zawołamy i wzywamy. Wzywamy imię Twe. Wzywamy imię Twe. Jahwe, Jahwe. Wzywamy imię Twe. Wzywamy imię Twe. Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. Coś wam chcę jeszcze powiedzieć. Jeśli to słowo, które teraz powiem, jest do ciebie, to zakończ z tym nałogiem w sposób ostateczny. Jeśli byłeś kiedyś związany alkoholem i po nowym narodzeniu zacząłeś pozwalać sobie i jesteś utopiony w tym, to zakończ ten temat. Zakończ ten temat. Nie flirtuj z diabłem. Nie flirtuj z alkoholem. Przez ostatni tydzień czasu zbierałam z życiowej ruiny mojego brata, wywalając z jego domu sterty gówien, wywalając dzikich lokatorów i tak dalej. Pomagał mi w tym wszystkim mój kolega policjant, który mnie przesłuchiwał w charakterze porwania Biblii. Flirtował z alkoholem. Nie oddał życia Jezusowi, pomogłam mu inaczej. Zrobiłam mu detoks. Złożyliśmy wniosek o paszport i wyleci na pół roku do Anglii, żeby zmienić otoczenie. Ale dzisiaj mam takie słowo, wiecie co? Zobaczyłam koniec człowieka. I też to, że ma wolną wolę. Prosiłam go, oddaj życie Jezusowi, a jak nie, zaszyj się. Nie, jestem silny. Mam silny charakter. Ja wiem, silny charakter to mam ja, że tu jestem. I wywalam po tobie gówno. Nie masz silnego charakteru. Flirtował z alkoholem. Nie flirtuj z alkoholem. Nie flirtuj z żadnym grzechem.
nie flirtuj z narkotykami. Proste słowo, bagno wciąga. Bagno wciąga, a potem się szuka nie wiadomo jakich powodów. Jakoś ostygłem. Jakoś zacząłem być żywy dla innych rzeczy. Jakoś coraz więcej do pubu chodzę niż na ewangelizację. Jakoś kłamstwo się do mnie przykleiło. Jak pijesz, to już masz zmienione myślenie. Ale nie na taki sposób, w jaki trzeba. Możesz pokutować tylko z tego sam, dobrowolnie. To jest mistrzostwo świata, wiecie? Jezus Pana. Pan ludzi wolnych. Kładę dzisiaj przed Tobą przekleństwo i błogosławieństwo. Życie i śmierć. Co chcesz? Wybierz życie. Wybierz życie. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie. My dziękujemy Tobie, że dzisiaj zakończa się każdy patologiczny stan w życiu ludzi. Ojcze, my nie chcemy wokół tej samej góry wciąż chodzić, dorabiać do tego jakiejś ideologii. My nie chcemy tego. W imieniu Jezusa Chrystusa przeklinamy wszelki nauk, przeklinamy wszelką patologię. Ojcze, ja chcę, aby ludzie żyli rozpaleni w Duchu Świętym. Ojcze, ja chcę, Ojcze, ja tego chcę i ja staję z nimi w wierze, a do Ciebie, diable, mówię: zabieraj pazury od moich sióstr i braci w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Ja mówię do Ciebie w autorytecie Bożym: zabieraj swoje pazury, zabieraj swoje pazury, ja rozwalam każdy nauk, ja ściągam kajdany z umysłów ludzi, z ich rąk, z ich nóg. Ja mówię: koniec patologii, koniec nałogów. Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. Uwielbiamy Cię, czcimy Ciebie. Dziękujemy Ci za kolejne przestrzenie wolne. Ojcze, ja modlę się o decyzje ludzi. Ja dziękuję Ci, że ludzie decydują zgodnie ze swoją wiarą. Ojcze, ja dziękuję Ci za światło i za życie, które przychodzi do umysłów ludzi. Duchu Święty, Ty oświecasz, Ty wprowadzasz we wszelką prawdę. Ty, cudowny, święty Duchu, kamakieta, koroma, sete, lara, namasa, unomu, koloru, numo, szandele, namasi. Wywyższamy Cię, Jezus, wywyższamy Cię. Cię. Jezus wciąż taki sam, Jezus wciąż taki sam, niezmienny Bóg, wciąż taki sam. Szakotoro monosyle ramaso dele rabasza e la rabasa kala rabasa tolorolo. Aleluja. Wywyższamy Cię. Wywyższamy Cię. Wywyższamy Cię. Aleluja.
imię Jezusa otwieram teraz ludzkie umysły. Otwieram ludzkie umysły. Przez imię Jezus. Wznoszę me oczy, wznoszę ku Ojcu, skąd pomocy, oczekiwać mam. Wznoszę me oczy, wznoszę ku Ojcu, skąd pomocy, oczekiwać mam. Pomoc dał mi Pan, wszechmogący Bóg, Stwórca nieba, ziemi. Pomoc dał mi Pan, pomoc dał mi Pan, wszechmogący Bóg, Stwórca nieba, ziemi. Pomoc dał mi Pan. Wznoszę me oczy, wznoszę ku Ojcu, skąd pomocy, oczekiwać mam. Wznoszę me oczy, wznoszę ku Ojcu, skąd pomocy, oczekiwać mam. Pomoc dał mi Pan, wszechmogący Bóg, Stwórca nieba, ziemi. Pomoc dał mi Pan. Oczekiwać mam. Pomoc dał mi Pan, wszechmogący Bóg, Stwórca nieba, ziemi. Pomoc dał mi Pan, pomoc dał mi Pan, Alleluja. Wszechmogący Bóg, Stwórca nieba, ziemi. Pomoc dał mi Pan, pomoc dał mi Pan, wszechmogący nieba, ziemi. Pomoc dał mi Pan, pomoc dał mi Pan, wszechmogący Bóg, Stwórca nieba, ziemi. Pomoc dał mi Pan. Wznoszę me oczy, wznoszę ku Ojcu, skąd pomocy oczekiwać mam. Wznoszę me oczy, skąd pomocy oczekiwać mam. Pomoc dał mi Pan, wszechmogący Bóg, Stwórca nieba, ziemi. Adonai. Pomoc dał mi Pan, wszechmogący Bóg. Wszechmogący Bóg, Stwórca nieba, ziemi. Alleluja. Pomoc dał mi Pan, Adonai. Pomoc dał mi Pan, wszechmogący Bóg, Stwórca nieba, ziemi. Pomoc dał mi Pan. Twoja ręka jest silna.
dał mi Pan. Twoje działania są skuteczne. Wszechmogący Bóg, Stwórca nieba, ziemi, pomoc dał mi Pan. Pomoc dał mi Pan. Wszechmogący Bóg, Stwórca nieba, ziemi, pomoc dał mi Pan. Pomoc dał mi Pan. Hallelujah. Wszechmogący Bóg, Stwórca nieba, ziemi, pomoc dał mi Pan. Pomoc dał mi Pan. Wszechmogący Bóg, Stwórca nieba, ziemi, pomoc dał mi Pan. Halleluja. Boże, Ty widzisz uwagę ludzi. Halleluja. O maralarechede, nerelerechede, nedeci. Halleluja. Zawsze będziesz skupiony na Jego prawdach, że nic Cię nie rozproszy. Proklamuj to, nie bój się tego. Powiedz, zawsze tak będzie, Duchu Święty, żeby nie wiem, co się działo. Będę zawsze skupiony na Twoich prawdach. Będę je zawsze widział. Zawsze będę słyszał Twój głos. Halleluja. Nigdy się nie rozproszę. Pomoc dał mi Pan, Wszechmogący Bóg, Stwórca nieba, ziemi. Pomoc dał mi Pan. Pomoc dał mi Pan, Wszechmogący Bóg, Stwórca nieba, ziemi. Halleluja. Pomoc dał mi Pan. Hakota ra la ra la ra la ma se. Ej lokati re la re ne de ci. A Danielu było namaszczenie. Namaszczenie skupienia na Bogu. Daniel był skupiony na Jahwe. Bez względu na to, co się działo. Czy były to lwy, czy były to płomienie, czy to był splendor pałacu. Daniel był skupiony na Bogu. Powiedz, Boże, ja chcę tak jak Daniel. Powiedz, Boże, wypełnij moją duszę Świętym Duchem, tak, abym był skupiony jak Daniel. W każdym czasie. Halleluja! Shavakatire lere le menasi kotera laras. Jego ominęły płomienie. Jego ominęły lwy. Minęły go złe słowa ludzi, ale ominął go też atak pychy. Nigdy w nią nie popadł. Chciej tego. Halleluja.
Habada savaka terele redene de Jesus. Elohei nu kilo kore lesi bene ma baba seka de Teo sela re la re ma ne bono no no do sina de seka E beno lo koti de ne he kene le re de he de ne zis E le praze kene le re he ne le diabeu odpad od Boga dlatego Że stracił z oczu Jego osobę Zdezorientował się Hako toro loro lora mandre de kene re de re Jesus Hallelujah. Ty przyszedłeś jak szum potężny wód, twa obecność wniknęła w nas, niosłeś święte Twe życie i prawdy moc, napełniłeś tę ziemię chwałą. Ty przyszedłeś jak szum potężny wód, Twa Oh.
święty, święty, święty Bóg, Panów Pan i Królów, święty, 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 święty Bóg, Pan, Pan i Królów, Król, święty, 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 święty Bóg, Pan, Pan i Król. Biegnę,
basa, lo basica, la rara basa, takara na masa. Eda bakata, la rara basa, ta la rara basante, le rene mese. Robiłaś sobie fryzurę i pryskałaś włosy lakierem. Powiedziałem do ciebie, nie musisz się przejmować tym, jaka jest twoja obecna sytuacja, bo upodobałem sobie, aby użyć cię do rzeczy tak wielkich, że twoje życie będzie jedynie tego początkiem. Jesteś moim sługą. Pamiętaj o moich słowach. Tyle glory lere padre de kiedy le fadre ere lere hedre kiedy lere chodo noro loro chodre dre de sinas e ma nele hedre de kiedy kiedy pridre de stellare dre de cisis e ma la hedre kiedy fedre de kiedy pridre loro loro canne mele de sinas e barlare che le canne mele dre sine che la re bare dre de sine barlare dre de des e ma nara harlare de kiedy dre de sine farlare che dre de sine des e ma nele ere le che le re de kiedy mele de sire le re de kiedy pridre de sine loro Toro loro loro codere di stire l'area che ne parte che ne ride Jesus. Alleluia. E lo coro loro loro mene nel se che te le chiedere di stiva. E benere le chiedere di stine che le rede chiedere di se. E lo coco lo cloro la chana para di stine che ne ride Jesus. Holy Spirit in l'arte che ne ride di Jesus. E ne chana pate se ride Jesus. Alleluia. Oh, marlare che le richiede di benedizione, che le richiede di benedizione, che le richiede di benedizione. Ah, colore che le padre di che le benedizione, Jesus. Alleluia. 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 Jedną z większych przełomowych rzeczy w moim życiu, jeśli chodzi o uwalnianie ducha, było to, że lata temu na jednej z modlitw, nie prowadziliśmy jeszcze kościoła, ktoś powiedział, że uwolnij ten dźwięk teraz z siebie. Ja otworzyłam swoje usta i wydarłam się strasznie, wydałam z siebie okrzyk bojowy. I postanowiłam, że zawsze to będę robiła. Już się nigdy nie wycofałam. Pamiętajcie, że naprawdę przełomy są bardzo proste. Bardzo proste. Tylko pytanie, jak my podchodzimy do tego cichego, wewnętrznego głosu, który jest w nas. Często jest tak głośno, tak gęsto od myśli, że Bóg nie może się przebić. Dlatego często mówi do nas właśnie w snach, kiedy człowiek zasypia. Może ktoś z was chce taki dźwięk wydać z siebie.
Może masz czegoś dosyć. Może masz dosyć faryzejskiej obłudy. Może masz dosyć to, że ubierasz się w różne ubrania obłudy. W różne ubrania obłudy można się ubrać, rozumiecie? Może masz tego dosyć.
nie pozwól na to, żeby się zatrzymać. Jak gdzieś dochodzisz, to pamiętaj, że jest dalej droga. Nic się nie kończy. Nic się nie kończy. Módl się. Jest mój Pan i dzień za dniem, tylko Ciebie wielbić chcę. Podnoszę głos, serce zna tego, który zbawił świat. Jezus, w Twe oczy patrzył, Tyś Bogiem mym na zawsze. Poszedłem na sąd, wyszedłem bez win, bo zbawił mnie swą krwią Boży Syn. Za każdy mój grzech zapłacił On sam i w mego ducha życie swe wlał. Poszedłem na sąd, wyszedłem bez win, bo zbawił mnie swą krwią Boży Syn. Za każdy mój grzech zapłacił On sam i w mego ducha życie swe wlał. Tyś jest mój Pan i dzień za dniem, tylko Ciebie wielbić chcę. Uwielbiajcie. Módl się. Jezus, w Twe oczy patrzy, Tyś Bogiem mym na zawsze. Poszedłem na sąd, wyszedłem bez win, bo zbawił mnie swą krwią Boży Syn. Za każdy mój grzech zapłacił On sam. Alleluja! I w mego ducha poszedłem na sąd, wyszedłem bez win, bo zbawił mnie swą krwią Boży Syn. Za każdy mój grzech zapłacił On sam. Dlatego masz moc. I w mego ducha życie swe wlał. Przejął zbawienie, jest już czas uznać Pana Stwórcą gwiazd. Jego mi mówi Ci dziś, te otwarte nieba drzwi. Jezus w me oczy patrzył, Tyś Bogiem mym na zawsze. Poszedłem na sąd, wyszedłem bez win, bo zbawił mnie swą krwią Boży Syn. Za każdy mój grzech spójrz Twojego ducha zapłacił On sam. Wszyscy święty. Z mego ducha życie swe wlał. Poszedłem na sąd, wyszedłem bez win, bo zbawił mnie swą krwią Boży Syn. Za każdy mój grzech
zapłacił on sam i w mego ducha życie swe wlał. Czy widzisz to? To podstawa twojego życia. To fundament mocy. Aleluja! Bo dla mnie tylko boska moc dziś ma sens. A jego miłość tak jak koc otula mnie. Bo dla mnie tylko boska moc, pamiętaj o tym, dziś ma sens. Aleluja! A jego miłość tak jak koc otula mnie. Poszedłem na sąd, wyszedłem bez win, bo zbawił mnie swą krwią Boży Syn. Za każdy mój grzech zapłacił on sam i w mego ducha życie swe wlał. Poszedłem na sąd, wyszedłem bez win, bo zbawił mnie swą krwią Boży Syn. Za każdy mój grzech, aleluja, zapłacił on sam. To Ewangelia cię podniosła. Ducha życie swe wlał. Poszedłem na sąd, to dzieło Jezusa. Wyszedłem bez win, bo zbawił mnie swą krwią Boży Syn. Za każdy mój grzech zapłacił on sam i w mego ducha życie swe wlał. Poszedłem na sąd, aleluja, wyszedłem bez win, bo zbawił mnie swą krwią Boży Syn. Za każdy mój grzech zapłacił on sam i w mego ducha życie swe wlał. To moc Ewangelii, ona żyje w twoim duchu. To tu jest moc. Dziś jest mój Pan i dzień za dniem. Alleluja. Tylko ciebie wielbić chcę. Podnoszę głos, serce zna tego, który zbawił świat. Jezus w twe oczy patrzy. Tyś Bogiem mym na zawsze. Poszedłem na sąd, wyszedłem bez win, bo zbawił mnie swą krwią Boży Syn. Za każdy mój grzech zapłacił on sam i w mego ducha życie swe wlał. Poszedłem na sąd, wyszedłem bez win, bo zbawił mnie swą krwią Boży Syn. Za każdy mój grzech zapłacił on sam i w mego ducha życie swe wlał. Słuchajcie, przejąć zbawienie, to moc Ewangelii jest już czas, podniosła każdego z nas. Uznać Panem, jeśli to w tobie usnęło, to jeśli gdzieś się zagubiłeś, mówi ci dziś, to wyjdź do przodu. Otwarte są nieba. Musisz zrozumieć, że jesteś pojednany Jezus z Bogiem. Ty musisz to przeżywać. Jak ty nie przeżywasz dzisiaj swojego nowego narodzenia, to wyjdź do przodu. Ja nie zgadzam się, żeby ktokolwiek z was nie przeżywał nowego narodzenia. Codziennie! Codziennie! Szakatoru lora labrajs! I w mego ducha życie to twoja tożsamość. Reszta dopiero z tego rośnie. Jesteś ewangelicznym ruchem. Szaka to dolarabajne. Halleluja. Zapłacił on sam. A kotarabaj. Ducha. Święty Duchu. Pomóż twoim ludziom. Odnowa rozpalić się. Dla faktu nowego narodzenia. Za każdy mój. Ja modlę się o to. Zapłacił on sam. Niech oni każdego dnia przeżywają swoje nowe narodzenie. Poszedłem z mocą
mocą taką jak na początku. Ojcze, niech oni płaczą, niech oni się śmieją, Ojcze. Niech oni krzyczą, dziękując Ci za to, że są nowym stworzeniem. Pasa to holo glory na sej. Halleluja. Szakody pis. Szemelelo lo rej. Szemelelo lo rej. Dla mocy ciemności jest to, że Bóg usprawiedliwił człowieka przez Jezusa Chrystusa. Diabeł się tego boi. On by chciał, aby Bóg rozliczył ludzkość. Ale Bóg dał swoją łaskę i rozliczył Jezusa zamiast wszystkich ludzi. To musi dawać Ci siłę każdego dnia. To daje mi siłę każdego dnia. 21 lat o tym pamiętam każdego dnia. Nie zdarzyło się coś takiego, żebym nie wspominał tego. Rozumiesz? Szakotorele, nieważne co się dzieje. Ważne, że jestem nowym stworzeniem. To jest ważne. Że moje grzechy są przebaczone. To mi daje siłę. Halleluja! I taką Ewangelię musisz głosić ludziom. Halleluja! Ludzkość tego potrzebuje. Potrzebuje tego. Wyszedłem bez win. Pozbawił mnie swą krwią Boży Syn. Za każdy mój grzech zapłaciłam sam. Siła. I w mego ducha życie swe wlał. Poszedłem na sąd. Powiedz Boże, ja będę mówił o tym. Będę opowiadał o tym. Będę opowiadał o tym ludziom. Za każdy mój grzech zapłaciłam sam. Będę opowiadał o tym ludziom. Ducha życie swe wlał. Rebelo, contigo para brindar cimaro. Za każdy mój grzech zapłacił on sam. I z mego ducha przeszedłem. Poszedłem na sąd, wyszedłem bez win. Pozbawił mnie swoją krwią Boży Syn. Za każdy mój grzech zapłacił on sam. Większą mocą na ziemi. Nie ma większej mocy. Zbawił mnie swoją krwią Boży Syn.
za każdy mój grzech zapłacił on sam i w mego ducha życie swe wlał. Poszedłem na sąd, wyszedłem bez win, pozbawił mnie swą krwią. Boży Syn za każdy mój grzech zapłacił on sam i w mego ducha życie swe wlał. Poszedłem na sąd, wyszedłem bez win, pozbawił mnie swą krwią. Boży Syn za każdy mój grzech zapłacił on sam i w mego ducha. Poszedłem na sąd, wyszedłem bez win, pozbawił mnie swoją krwią. Boży Syn za każdy mój czyn zapłacił on sam i w mego ducha życie swe dał. Poszedłem na sąd, wyszedłem bez win, bo zbawił mnie swą krwią. Boży Syn za każdy mój grzech zapłacił on sam i w mego ducha życie swe dał. Zbawił mnie swą krwią, Boży Syn. Za każdy mój grzech zapłacił on sam i w mego ducha życie swe wlał. Alleluja. Wiele lat temu, już po moim nawróceniu, kiedy miałem jeszcze wiele spraw w sądach i miałem w jednym z warszawskich sądów proces, on napad na kantor z bronią, którego przesiedziałem już blisko 3 lata kiedyś. I pamiętam, proces się ciągnął wiele lat. Zacząłem występować z wolnej stopy. Było wiele zmian prawnych w tym czasie. I pamiętam, pojechałem na rozprawę sam, bez adwokata. Nie miałem pieniędzy na adwokata. I kiedy była tam kobieta, która była świadkiem, dwie kobiety nawet, które twierdziły, że widziały mnie, jak napadłem na ten kantor. I kiedy sąd mi dał głos, ja powiedziałem: Wysoki Sądzie, był kiedyś taki człowiek, o którym mówi ten akt oskarżenia. Żył kiedyś tutaj. Robił różne rzeczy, Wysoki Sądzie. Tam Wysoki Sąd ma masę akt. Ale mówię, ten człowiek umarł. I to było w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. To była rozprawa o napad z bronią w ręku na kantor. A oni mnie słuchali wszyscy. Ja powiedziałem: dzisiaj mogę powiedzieć tak, to co robił ten człowiek było bardzo złe. Ale ten człowiek nie żyje. Oni mi nie przerywali. I powiedziałem: dziękuję, Wysoki Sądzie. Nie przyznaję się do popełnienia przestępstwa. I wyszły kobiety i przed sądem zaprzeczyły swoim własnym zeznaniom sprzed wielu lat i powiedziały: nigdy nie widziałyśmy tego pana na oczy. A prokurator żądał dla mnie 15 lat pozbawienia wolności. Jedna i druga powiedziały: to nie był ten człowiek. I ten sąd mnie uniewinnił. Ten sąd w żaden sposób nie zanegował tego, co ja powiedziałem. Wiecie czemu? Bo ja naprawdę w to wierzyłem. Ja naprawdę w to wierzyłem. Ja wierzyłem w moje nowe narodzenie. Ja wierzę w moje nowe narodzenie. Ja od 21 lat nie pomieszałem starego z nowym. Ja nie pomieszałem w swoim życiu. Ja tego nie wymieszałem. Bo ja wierzę w Ewangelię, którą przyjąłem. Amen. Ja w taką Ewangelię wierzę.
I tysiące razy ludzie, demony przekonywały mnie w ogóle, że powinienem inaczej myśleć. Ale ja się uparłem, że jestem nowym człowiekiem. Ja się uparłem na to. I ja to wspominam każdego dnia. Ja się nie przyzwyczaiłem do tego. Rozumiesz, o czym mówię? Jest napisane, pamiętaj, z jakiej wyżyny spadłeś i spełniaj uczynki takie jak pierwej. Inaczej przyjdę i wstrząsnę świecznik, który masz. Ja to wstrząsnę. I wiecie, co wam powiem? Wielu odrodzonych z Bożego Ducha ludzi ma wstrząsy w życiu. Wiecie, dlaczego nie mają wstrząsy? Oni, kurczę, zapominają, że są nowymi stworzeniami. Oni doprowadzają do tego, że w ich umysłach powstaje jakiś miks. Potem idą za tym w swoich tokach myślowych. Rozważają to, zastanawiają. Wielu ludzi do mnie mówi, pastorze, diabeł mnie oskarża. Ja mówię, na jakiej podstawie? Jaka jest podstawa prawna oskarżenia? Jaka jest podstawa prawna, jak zostałeś uniewinniony? Wiecie, dzisiaj, jak ja zostałem uniewinniony przez ten sąd i ktoś by do mnie przyszedł i powiedział tak, ty zrobiłeś to czy tamto. Ja powiem nie, bo ja zostałem uniewinniony przez sąd. Takie jest prawo. Nowe Narodzenie to prawo. To jest prawo. To jest prawo. Niepodważalne prawo i musisz je celebrować. Wiesz dlaczego? Bo inaczej nie będziesz głosił tego prawa ludziom. Będziesz do nich mówił o tym nowym narodzeniu, jakby to było coś takiego po prostu, no wiesz, to po prostu jest. Nie, to jest cud. To jest cud. Cud. Iść na sąd i wyjść bez win. Bez win. Rozumiesz? Bez win. Musisz poczuć to. Wielu odrodzonych z Bożego Ducha ludzi nie czuje, że są chrześcijanami. Oni o tym wiedzą. Ale w swoich głowach podważają to. A robią to dlatego, że nie celebrują swojego nowego narodzenia. Nie cieszą się. Nie masz czym się cieszyć? Zacznij się cieszyć z tego, że jesteś nowonarodzony z Bożego Ducha. Zrób sobie taki w ogóle taki dzień jutro. Cały dzień się będziesz cieszył. Kup se ciastko, kup se tort. Rozumiesz? Tyle świeczek sobie postaw na torcie, ile jesteś narodzony z Bożego Ducha. Zrób sobie bal, bo to jest Twoje święto. Kolejny dzień Twojej niezależności od diabła, Twojej obecności w niebie. To jest święto. Tak powinni funkcjonować chrześcijanie. Wtedy biegliby i głosiliby to innym ludziom. Byliby napaleni na to. Bóg potrzebuje błysku w Twoim oku, a wtedy da Ci gwiazdkę z nieba. Rozumiesz? Da Ci gwiazdkę z nieba. Ale potrzebuję, żebyś odpowiedział. Powiedział, Boże, dziękuję Ci, że narodziłem się z Bożego Ducha. Boże, dziękuję Ci, że jestem nowym stworzeniem, że poszedłem na sąd, że wyszedłem bez win. Halleluja! Pod swoją niebieską krwią Boży Syn za każdy mój grzech zapłacił On sam i w mego ducha życie swe wlał. Poszedłem na sąd, wyszedłem bez win, bo zbawił mnie swą krwią Boży Syn. Za każdy mój grzech zapłacił On sam i w mego ducha poszedłem na sąd, wyszedłem bez win, bo zbawił mnie swoją krwią Boży Syn. Za każdy mój grzech zapłacił On sam i w mego ducha poszedłem. Poszedłem na sąd, wyszedłem bez win, bo zbawił mnie swoją krwią Boży Syn. Za każdy mój grzech zapłacił On sam i w mego ducha poszedłem. Poszedłem na sąd, wyszedłem bez win, bo zbawił mnie swoją krwią Boży Syn. Za każdy mój grzech zapłacił On sam.
wyszedłem bez win, bo zbawił mnie swoją Boży syn. Za każdy mój grzech zapłacił on sam i w mego ducha żył. Poszedłem na sąd, wyszedłem bez win, bo zbawił mnie swoją Boży syn. Za każdy mój grzech zapłacił on sam, życiu zwęglał. Poszedłem na sąd, wyszedłem bez win, bo zbawił mnie swoją Boży syn. Za każdy mój grzech zapłacił on sam i w mego Alleluja. Ducha. Poszedłem na sąd, wyszedłem bez win, bo zbawił mnie swoją krwią Boży syn. Za każdy mój grzech zapłacił on sam i w mego ducha życie swe wlał. Poszedłem na sąd, wyszedłem bez win, bo zbawił mnie swoją krwią Boży syn. Za każdy mój grzech zapłacił on sam i w mego ducha. Poszedłem na sąd, wyszedłem bez win, bo zbawił mnie swoją krwią Boży syn. Za każdy mój grzech zapłacił on sam i w mego ducha życie swe dał. Poszedłem na sąd, wyszedłem bez win, bo zbawił mnie swoją krwią Boży syn. Za każdy mój grzech zapłacił on sam i w mego ducha życie swe dał. Poszedłem na sąd, wyszedłem bez win, bo zbawił mnie swoją krwią Boży syn. Za każdy mój grzech zapłacił on sam i w mego ducha życie swe dał. Poszedłem na sąd, wyszedłem bez win, bo zbawił mnie swoją krwią Boży syn. Za każdy mój grzech zapłacił on sam i w mego ducha życie swe dał. Poszedłem na sąd, wyszedłem bez win, bo zbawił mnie swoją krwią Boży syn. Za każdy mój grzech zapłacił on sam i w mego ducha życie swe wlał. Ojcze, dziękujemy Tobie, poszedłem na sąd, że zostaliśmy uniewinnieni przez Jezusa Chrystusa. Zbawił mnie swoją krwią Boży syn. Duchu Święty, za każdy mój grzech każdego dnia zapłacił on sam. Będziemy przypominać naszemu umysłowi, że jesteśmy nowym stworzeniem. Zaczynajcie od tego waszą modlitwę. Kiedy rano wstajecie, bez względu na to, co się działo wczoraj, w nocy, kiedykolwiek, mówcie: Boże, dziękuję Ci, że jestem nowym stworzeniem. Uwielbiam Cię, Boże, za to, że nie ma dla mnie żadnego potępienia, że choćbym teraz umarł, to pójdę do nieba. Boże, halleluja, zaczynaj od tego. Wiele się uczy o tożsamości, to jest Twoja tożsamość. Utożsam się z tym teraz, od teraz się utożsamiaj. Od rana. Patrz tak na siebie, na nowe stworzenie. Zobaczysz, o ile łatwiej Ci będzie rozbijać diabelskie w ogóle jakieś bramy w swoim życiu. Bo idziesz tam zupełnie z innej perspektywy. Wiesz, jak człowiek czuje się winny. Albo inaczej, jak nie ma w swojej głowie, że jest w ogóle niewinny, nie żyje tym, to on chodzi skulony życiowo. Taki skulony jest życiowo. Tak się kuli. Ja widzę w duchu wielu takich Bożych ludzi, takich skulonych. Kulą się. Ja mówię: czemu? Czemu on tak chodzi? Rozumiesz? Tak jakby się czegoś bał, tak jakby się obawiał jakichś elementów życia. Rozumiesz? On jest przecież niewinny. Rozumiesz? Od tego się wszystko zaczyna.
Ojcze, modlę się, żeby ludzie w Kościele przeżywali codziennie swoje narodzenie z Ducha Świętego. Żeby codziennie wspominali to, że ich grzechy zostały przebaczone. Żeby codziennie wspominali zmartwychwstanie Jezusa w ciele. Ojcze, modlę się, żeby to im się śniło po nocach. Ojcze, ja modlę się, żeby ewangeliczny duch przenikał każdy fragment ich umysłu. Halleluja. Kochani, wykorzystam namaszczenie, które jest i powiem jeszcze jedną rzecz. Uważam, że bardzo ważną. Przypominamy dzisiaj fundamentalne rzeczy. W czym mamy chodzić i jak mamy funkcjonować. Mamy chodzić w Chrystusie tak, jak Go poznaliśmy. Amen. Chcę powiedzieć do wszystkich ludzi, którzy się wzięli za prowadzenie służb. Twoja służba musi się urodzić na kolanach. Amen. Musisz ją zrodzić na swoich własnych kolanach. Jako duchowi rodzice daliśmy Wam taki przykład. Nikt nam nie podarował tego, co mamy. Zrodziliśmy naszą służbę na kolanach. Nikt nam nie dał pieniędzy. My dzisiaj błogosławimy ludzi, ale rozpoczynaliśmy naszą służbę od tego, że modliliśmy się. My ją urodziliśmy na własnych kolanach. Służby nie rozpoczyna się od tego, że się daje numer konta na internecie i się mówi, żeby wpłacali na ciebie pieniądze. Kto ma wpłacać na ciebie pieniądze, jak nikt ciebie nie zna? Zaczęli ludzie nam dawać pieniądze z jednego powodu, ponieważ przez wiele, wiele lat ludzie doświadczali namaszczenia, które jest na naszym życiu. Chciałabym to ustanowić, tą prawdę, jeszcze raz, abyśmy nie zaczynali od tyłka strony, ponieważ to jest skazane na porażkę. To jest właśnie schemat, o którym też mówiliśmy wcześniej. Przywracamy fabryczne ustawienia. To jest prawda, którą my głosimy, tak żyjemy i chcemy, żebyście wy również tak funkcjonowali. Musisz urodzić własną służbę na kolanach. Wtedy będziesz wiedział, jak się nazywasz. Wtedy będziesz wiedział, co masz robić. Rozumiecie? Czy powiecie na to amen? Amen. 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 Halleluja. Usiądźcie, przyjaciele.